Cześć! Jakiś rok temu Majeka wprowadziła na polski BookTok wyzwanie, żeby wymienić 100 książek, które chciałoby się przeczytać. I to właśnie ona zainspirowała mnie do tego, żeby stworzyć swoją listę. Co prawda, na moim blogu od lat wisi coroczna lista książek, które chcę przeczytać, ale nie było ich 100, było ich chyba około 60. Zresztą systematycznie je wykreślałam, więc i tak musiałam dodać więcej tytułów. Książki podzieliłam mniej więcej, starałam się je dzielić tematycznie. To znaczy zacznę od takich bardzo młodzieżowych, później będzie troszeczkę historycznych, biograficznych, takich poważniejszych tematów. Będą też kryminały, takie troszeczkę mroczniejsze klimaty, horrory i będzie też sporo klasyki. Także zapraszam. Lato koloru wiśni, Miasto szkła, Miasto upadłych aniołów, Miasto zagubionych dusz i Miasto niebieskiego ognia. Niezłomni, Pułapka uczuć, 3 metry nad niebem, Więzień labiryntu, Próby ognia i Lek na śmierć. Morze spokoju, Czerwień rubinu, Błękit szafiru, Zieleń szmaragdu, Delirium, Pandemonium i Rekwiem. Złodziej pioruna, Morze potworów, Klątwa tytana, Bitwa w labiryncie i Ostatni olimpijczyk. Piąta fala, Szklany tron, Korona w mroku, Dziedzictwo ognia, Anna i pocałunek w Paryżu, Czerwona królowa, Ocean na końcu drogi, Amerykańscy bogowie, Dziewczyny z powstania, Dziewczyny z Syberii, Światło, którego nie widać, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Pozdrowienia z Korei, Urodzone w obozie numer 14, Czarny kwiat, Snajper, Legion, Nowy wspaniały świat, Trzej muszkieterowie, Księga wszystkich dokonań Sherlocka Holmesa, Kod Leonarda da Vinci, Zabić Drozda, Pokuta, Władca Pierścieni, Paragraf 22, Anna Karenina, Przeminęło z wiatrem, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Traktat o łuskaniu fasoli, Władca Much, Tato, Człowiek Śmiechu, Nędznicy, Rozpacz, Zaproszenie na egzekucję, Duma i Uprzedzenie, Emma, Biała Królowa, Czerwona Królowa, Władczyni Rzek, Wieczna Księżniczka, Kochanice Króla, Dwie Królowe, Błazen Królowej i Kochanek Dziewicy. Córka Kleopatry, Nefertiti, Bez mojej zgody, To co zostało, Już czas, Służące, Sto imion, Szczygieł, Saszenka, Wywiad z wampirem, Bezbarwne cukru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa, Norwegian Wood, Na południe od granicy na zachód od słońca, Parabellum prędkość ucieczki, Przewieszenie i Travers. Dallas 63, Misery, Lśnienie, Joyland, Milczenie owiec, Jedyne dziecko, Gra o tron, Nie mów nikomu, Ostatnie królestwo, American Psycho, Krucyfiks, Prawiek i inne czasy, Wszystko zależy od przyimka, Nowy Jork, od Manhattan do Grand Zero, Cantona buntownik, który został królem, Love, Style, Life. I tak właśnie prezentuje się lista moich 100 książek, które chcę przeczytać. Część z nich planuję przeczytać już w te wakacje. Zresztą niedawno opublikowałam wakacyjny TBR, także tam możecie zobaczyć te tytuły. Dajcie znać, jakie książki wy chcielibyście przeczytać i jakie wy umieścilibyście na swojej liście. I również, czy czytaliście któreś z tych, które ja chcę przeczytać. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!